12 lutego 2022 roku, sobota, w poniedziałek to jest 14 lutego 2022 roku, minie 80. rocznica powołania Armii Krajowej, jak i przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. W związku z tym jesteśmy w Łomży pod pomnikiem 1939-1945 pamięci żołnierzy Armii Krajowej obwodu łomżyńskiego poległym w walce, pomordowanym w łagrach sowieckich, obozach niemieckich, katowniach Urzędu Bezpieczeństwa. Pod tym pomnikiem postawiliśmy dwa skromne znicze, jeden biały, drugi czerwony, symbolizujące nasze barwy narodowe. Pamiętamy również o świętej pamięci Janie Bajenie, Edwardzie Bajenie oraz Wincentym Bajenie Tatarczuku, członkach placówki ZWZ AK Boćki pod komendanturą świętej pamięci Bolesława Derechajło, którzy za swoją przynależność do ruchu oporu zostali aresztowani w dniach 20-23 kwietnia 1943 roku, przetrzymywani w więzieniu Gestapo na ulicy Kopernika w Białymstoku aż do 6 lipca 1943 roku, kiedy to zostali rozstrzelani o godzinie 4 rano w lesie bacieczkowskim. O nich, jak i nie tylko o nich, pamiętamy przed 80. zbliżającą się rocznicą przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Cześć i chwała bohaterom.